Szczęść Boże! Czołem wielkiej Polsce katolickiej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za gościnę. Bardzo dziękuję za życzliwe słowa. Tak, przyznaję się, nie zaprzeczam wspomnianym faktom, ale nie byłbym tym posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdybyście mnie, także i niektórzy, chciałbym wierzyć, z tu zebranych, nie wprowadzili do tego Sejmu jako jednego z posłów koła Konfederacji. Konfederacja Wolność i Niepodległość, projekt, który ma już 3,5 roku, ma swoje plusy dodatnie i ujemne, niewątpliwie. Państwo je oceniacie, ale bądźcie wyrozumiali dla Konfederacji. Bądźcie mili dla Konfederacji, bo mnie by tutaj z wami nie było, bo nie miałbym okazji zaznaczyć mojego zdania, również odrębnego, gdyby nie to, że wprowadziła mnie do tego Sejmu Konfederacji. Więc to w pierwszym punkcie. W drugim punkcie, tak, ja się sprzeciwiam i my tu zebrani, bo stanowimy taką kohortę poselsko-profesorską, po mojej prawicy pan profesor Korab-Karpowicz, po lewicy pan profesor Piotrowski, eurodeputowany poprzednich, mam nadzieję, że i następnych kadencji, pan prezes Roman Fritz, wiceprezes Korony, wiecie państwo, u nas w Koronie Braun Fritz, tu jest Polska. Więc my się sprzeciwiamy reglamentowaniu dostępu do sceny publicznej, sprzeciwiamy się moderowaniu dyskursu publicznego poprzez eliminowanie niektórych uczestników tego dyskursu, poprzez pakowanie ich do aresztu, poprzez zamykanie już nie ust temu czy owemu, ale poprzez zamykanie tych, którzy zabierają głos w sprawie polskiej. O tym nie wątpimy, że to był, jest i będzie głos w sprawie polskiej. I my ze swojej strony dziękujemy. Dziękujemy panom Wojciechowi Olszańskiemu, Marcinowi Osadowskiemu. Dziękujemy wam, rodacy, kamraci, za głos w sprawie polskiej. Dziękujemy! Głos dobitny, wyrazisty. Głos tak, tak, nie, nie. Śmierć wrogom ojczyzny. I ja to powtarzam, bo jeśli miałoby być inaczej, no to będzie to popyt na radę stanu. To będzie jakaś niesłychana uzurpacja. Gwarancja życia dla zdrajców, szpiegów, dezerterów w obliczu wroga. Więc tak, razem z wami powtarzam te słowa. W normalnej sytuacji, w prawdziwym, poważnym państwie polskim, no cóż, Wojciech Olszański nie zajmowałby się tymi sprawami, bo pewnie dostałby wyróżnienie, zostałby na przykład mistrzem mowy polskiej, prawda, i w telewizorze byłby fetowany. Jest mistrzem mowy polskiej. Jest mistrzem mowy polskiej i też nie wiem, czy wszyscy państwo to doceniacie, w jakim stopniu czerpie ze skarbnicy polszczyzny, z literatury, poezji klasycznej. To często przez rozmaitych patodziennikarzy, patopublicystów i patopolityków jest nie tylko niedoceniane, ale nawet opacznie rozumiane i przekreślane. Więc doceńmy to. Marcin Osadowski dostałby przynajmniej order uśmiechu, jak nie jakiś inny poważny order państwowy. Szanowni państwo, ja siedziałem kiedyś przez tydzień w Kozie, więc wiem, że to nie jest nic śmiesznego. Wiem, że to nie są żarty. Wiem, że to jest taka szara strefa, w której wszystko może się przytrafić. I dlatego sprzeciwiam się również lekceważeniu takich przypadków, jak ten, który nastąpił. I uwaga, ten przypadek może mieć swoją kontynuację, bo jeśli dobrze pamiętam,
gospodarz tego spotkania w najbliższych dniach znowu jedzie, żeby stanąć przed sądem. Dobrze pamiętam? Tak, panie Wojciechu? 28. 20, powtórzmy to. 28 Bydgoszcz. Nieprawdaż? I 29 pan Marcin. Tak, więc ja się sprzeciwiam lekceważeniu. Ja się sprzeciwiam takiemu politykowaniu, które niektórym podpowiada postawę przemilczenia albo nawet i dokładania tym podsądnym, tym aresztantom. Ta strategia odcinania się. No przecież to jest odpowiedź na zapotrzebowanie, które wystawił przeciwnik. Przeciwnik chce, żebyśmy się sami pokroili na plasterki. Żebyśmy się sami od siebie wzajemnie odcinali. Żebyśmy przepalali energię naszą narodową i czas nasz bezcenny, naszego krótkiego, ludzkiego, doczesnego życia, żebyśmy przepalali na recenzowanie się wzajemne i dociskanie się wzajemne i krytykanizm i ten maksymalizm, to oczekiwanie, żebyśmy wszyscy ulegli jakiemuś zjednoczeniu wedle jednego wzorca, tak chwała Bogu nie jest, bo Pan Bóg ludzi stworzył różnymi, więc też i Polaków stworzył różnymi. Ale w uznaniu tych różnic i ciesząc się tymi różnicami, jednocześnie zauważmy, że polska scena polityczna istotnie dzieli się na tych, którzy chcą państwa polskiego i chcą narodu polskiego jako narodu wolnych ludzi, a nie niewolników czy nadzorców niewolników. I z drugiej strony, i to jest bardzo ostry, wyrazisty podział, mamy tych, którzy żadnej Polski nie chcą, którzy chcą jakiegoś gułagu, kacetu, turbo plus z Netflixem podłączonym do każdego baraku, żeby było weselej, ale to nie będzie Polska. Są tacy, którzy nie chcą żadnego państwa polskiego, chcą landu eurokołchozowego. Inni mijaliście tutaj siedzibę takiego urzędnika najwyższego, który deklaruje zainteresowanie projektem Rzeczpospolitej. On mówi: Republiki Przyjaciół Polin. Tak? Jeszcze inni chcą Ukropolu, czy jak inaczej to nazwiemy. Przekreślają kontur graniczny, który dla nas Polaków jest problematyczny, no ale granice jakie są, takie są, niech służą temu, do czego są wykreślone. Więc, szanowni państwo, my to sobie wyraźnie powiedzmy, że nie będzie wielkiego, powszechnego kochajmy się, jak na koniec pana Tadeusza. To nie nastąpi, bo to też byłoby oszustwo. Bo u władzy są ludzie, z którymi nie można zatańczyć wesołego oberka. Ta zjednoczona koalicja covidowo-wojenno-brukselsko-podatkowa przy wszystkich różnicach przez nich samych podnoszonych w mediach głównego ścieku, ta zjednoczona koalicja ma wobec nas te same zamiary. Chcę, żebyśmy stracili całą wolność, całą godność, żebyśmy stracili niepodległość, suwerenność, żebyśmy stracili, szanowni państwo, zdrowie, życie, prawo do wychowania, ba, może nawet do posiadania dzieci. I to jest już otwartym tekstem powiedziane. To już nie jest żadna teoria spiskowa. Myśmy się właśnie w ostatnich latach, myśmy się ostatecznie rozstali z teoriami spiskowymi, bo została czysta praktyka. Wyprzykaliśmy się z teorii. Już wszystko się potwierdziło, prawda? Nowy ład, wielki reset, nowy porządek, nowa normalność premiera Morawieckiego. Otóż mam nadzieję i przeżywam niezwykle pozytywnie to tutaj wielkie zebranie Polaków, rodaków. Mam nadzieję, że wszyscy chcemy nie
nowej normalności, tylko normalnej normalności. Bo ta nowa normalność tym się różni od normalności, żeby zacytować klasyka, czyli prezesa Korwina-Mikke, tym się różni nowa normalność od normalności, czym się różni zwykłe krzesło od krzesła elektrycznego. I my, szanowni państwo, upominamy się, mam nadzieję, że to jest dla wszystkich oczywiste, nie o jakieś specjalne warunki, jakieś preferencje. My po prostu nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii we własnym państwie. My nie chcemy być ludźmi gorszego sortu w eurokołchozie czy jakimś innym projekcie. My chcemy, żeby Polacy zostali u siebie, na swoim, w najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która oby trwała do końca świata. Jeden dzień dłużej. Króluj nam Chryste. Szanowni państwo, myśmy tutaj z panami profesorami i prezesem Fritzem przechodzili z tragarzami. Przybyliśmy dziś, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby dokonać ważnego aktu, jakim było sygnowanie i publikacja apelu, oświadczenia w sprawie wojny i pokoju. Pan profesor Włodzimierz Korab-Karpowicz, któremu za chwilę oddam mikrofon, profesor rozmaitych uczelni w kraju i za granicą, z tej i z tamtej strony globusa, napisał takie proste, a jednoznaczne oświadczenie. I myśmy je dziś sygnowali w nieco szerszym gronie. I szanowni państwo, odczyta kto ciekawy, bo zostało ono dziś właśnie parę godzin temu opublikowane. Nie będę przedłużał tego zgromadzenia i tego cennego czasu antenowego nie będę marnował. Szanowni państwo, to jest wezwanie do tego, by wejść na ścieżkę negocjacji, dyplomacji, kompromisu, który doprowadzi do zawieszenia działań wojennych i do pokoju w Europie Środkowej. Myślę, że wszyscy rozumiecie, że Polska jest dziś prowadzona na wojnę. Jest popychana przez swoich kuratorów zewnętrznych ku wojnie. I my nie jesteśmy od rozwiązywania wszystkich problemów tego świata w każdym zakątku galaktyki, ale w tym zakątku galaktyki, na Międzymorzu Adriatycko-Bałtycko-Czarnomorskim, zbyt wiele razy byliśmy już podpalani, ulegaliśmy wrogiemu przejęciu, żeby nam się podobało to, co w tej chwili Polakom się proponuje. I dlatego podpisaliśmy ten apel. I was, szanowni państwo, wzywamy do tego, żeby się do nich przyłączyć. Będzie to możliwe oczywiście w mediach społecznościowych, na stronach internetowych. Oświadczenie na temat pokoju na Ukrainie. I ja tu odczytam tylko zdanie kończące ten apel. Jest to cytat. Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę. To są słowa, które wypowiedział 23 sierpnia 1939 roku papież Pius XII w swoim przemówieniu radiowym. W pełni on jeden świadom tego, ku czemu świat zmierza. I my dziś za nim to powtarzamy. Nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być stracone przez wojnę. Oddaję mikrofon pan profesor Włodzimierz Korab-Karpowicz. Ma głos.